Witamy Państwa serdecznie. Znajdujemy się w tunelach stacji badawczo-rozwojowej firmy Boryna. W tym roku posadziliśmy truskawkę powtarzającą i kogoż miałem okazję spotkać? Jarka Barszczewskiego, firma Talpet. Dzień dobry, witamy. Najlepszego specjalistę od uprawy w kokosie. Oczywiście, jak innych nie ma w okolicy. Z racji tego, że mam Jarka pod ręką, to postanowiliśmy rozgryźć wspólnie bardzo nietypowy temat, a mianowicie... Czy warto biostymulować truskawkę przy uprawie w kokosie? No, oczywiście, że warto. Tylko trzeba to zrobić w taki sposób, żeby samemu się nie zrujnować, a odnieść korzyści. I tu Państwo macie podstawową odpowiedź, warto. Ja też jestem zdania, że każda pomoc w rozwoju systemu korzeniowego jest cenna. Pamiętajmy, że wczesną wiosną mamy czas na to, żeby zbudować system korzeniowy. W momencie, kiedy termika się zmienia, kiedy roślina już myśli o wybijaniu liści, kwiatostanów, już nie będzie myślała o budowie systemu korzeniowego. No to jest kardynalna zasada uprawy roślin w warunkach kontrolowanych, czyli najpierw budujemy sobie korzenie, potem sobie budujemy liście, a na ostatek sobie budujemy... Zmusimy ją do polonowania w taki sposób, jaki nam odpowiada. Każdy z tych etapów można w jakiś sposób zmanipulować, albo jej pomóc, albo ukierunkować. I do tego służą różne produkty, które możemy sobie wykorzystać. Ja powiem tak, jest to szczególnie wrażliwy temat i istotny dla osób, które z pewnych powodów technicznych mogły opóźnić sadzenie truskawki, na przykład powtarzającej, tak? I weszły już w tą niekorzystną termikę, w za wysoką termikę. I wtedy po prostu ja wiem, że to jest konieczne. Problem jest doboru preparatów. Jarek, w Twoim portfolio jest humik, jest askan, tak? Tak. Co Ty powiesz o tego typu preparatach? Ja je podaję łącznie. Podajesz je łącznie? Ja je podaję łącznie, z tym, że oczywiście, drodzy Państwo, to nie jest tak, że my je podajemy cały czas, bo to trochę bez sensu. Natomiast impulsowo podawanie w określonych porach czy w określonych fazach rozwoju jak najbardziej. Robimy korzenie? Robimy strzała. Powiem tak, rzeczywiście tutaj zgodzę się z Jarkiem, że takie podanie jednorazowe, bądź też dwukrotne, w odstępie 7-10 dni humik połączony z askanem jest jak najbardziej wskazane. Natomiast nie podpisujemy się oczywiście pod tym, żeby czy humik, czy askan dodawać do pożywki B i stosować go permanentnie, bo to jest ryzyko, że ta pożywka B nam tam zakwitnie szybciej, tak? No, tam są minofasy. Oczywista sprawa, to znaczy może w zbiorniku w samym w sobie to nie. Ale na liniach. W liniach tak. Czyszczenie tego albo wymienianie kompensatorów to jest albo uciążliwe, albo drogie. Pierwsze można obejść, bo jak pracownik podpadnie, to można go do tego zmusić, ale drugie kosztuje pieniądze. Więc wydamy nadmierne sumy na użycie permanentne humika czy askanu, które kosztują jakieś kwoty, a jeszcze na dodatek potem, jak nam się pięknie dostaną glony czy jakieś inne mikroorganizmy do nitek, no to będziemy mieli kłopot z czyszczeniem tego i znowu trzeba zapłacić. Ja jeszcze dodam jeden niuans. Ja w tym roku zacząłem badania takie dość ścisłe nad permanentnym stosowaniem Blackjacka, ale to jest całkiem inny temat i to jest temat na oddzielny materiał, także nie będziemy tutaj mieszać. Jarku, dodajmy jeszcze jedną rzecz. Wczesna wiosna, budujemy system korzeniowy, ale wiadomo jest ogólnie, że w sezonie są takie nieraz wahnięcia w rozwoju systemu korzeniowego, szczególnie jak ktoś za duże mece przypali ten system korzeniowy, bądź też w pewnym momencie się robi niewydajny. Nawet tu możemy czegoś takiego doświadczyć, bo ja mierzyłem temperaturę przed chwilą, to jest 24 stopnie w macie, no w środku macie. No właśnie. Ile jest pod samą folią? Odpowiednio więcej. Więc ten korzeń może dostać. A na pewno dostanie w momencie, kiedy termika wzrośnie, będziemy mieli 35 na zewnątrz i pewnie ze 40 parę w tunelu, tak? No i wtedy ten korzeń ucieknie. Jeśli zwłaszcza jest taka odmiana, która nie jest za mocno ulistniona i nie ocieni tej maty, to może być kłopot z przegrzaniem korzeni. A więc o tej biostymulacji systemu korzeniowego nie zapominajmy i pamiętajmy tylko o podstawowej zasadzie. Robimy strzała. Najlepiej, jeżeli byśmy ten dozownik, dodatkowy inżektor bądź też dozatron mieli bezpośrednio przy tunelu, tak? Podajemy coś bezpośrednio w linię, żeby w liniach przesyłowych też ta mieszanka nie stała. Nie ma potrzeby, żeby ona tam stała. No, ja myślę, że to jest prosta historia, to czysta matematyka, żeby wyliczyć, ile w ten rurociąg tak się zmieści. Jaki cykl trzeba dać, żeby to wypompować i ile wody trzeba wpompować po,
Żeby to wypchnąć. Tak. A krótka, no, krótka piłka. Jest to nie taka prosta znowu matematyka, bo trzeba jeszcze uwzględnić, że tej wody nie może być więcej, żeby znowu z mat tego nie wypchnąć. Rzecz jasna. Kalkulator, ołówek, kartkę, wszystko damy da, radę. Wszystko da się tutaj zliczyć. W razie czego Jarek służy pomocą. Natomiast jest jedna rzecz, o którejśmy tak trącili, czyli w momenty krytyczne w rozwoju tych roślin. Jest na przykład sytuacja taka, że system korzeniowy zostanie mocno osłabiony przez nadmierny rozwój części nadziemnej, tak, albo bardzo duże obciążenie owocami, a najczęściej jedno i drugie. No i wtedy jest kłopot, co zrobić, jak się zdejmie kilka owoców i roślina stoi, ani to nie przyrasta, ani... Nie uważasz, że wtedy tak można by i też wtedy, takiego strzała dać? Strzała z wspomagającego funkcjonowanie systemu korzeniowego i po prostu czekamy. Tak myślę, czyli impulsowo podajemy tego rodzaju produkty i możemy wtedy oczekiwać jakichś wizualnych skutków. Śmiem twierdzić, że permanentne podawanie tych produktów to nie tyle, że nie przyniesie skutków, tylko te skutki mogą być trudne do przewidzenia. Bo jeszcze nie wiemy, jakie one będą. Bo ich nie znamy. Oczywiście, że tak. Jarku, na dzień dzisiejszy dziękuję serdecznie. Serdecznie dziękujemy. Do usłyszenia, do zobaczenia.